Fundacja, w której pełnię funkcję prezesa, nazywa się Fundacja Serce na Dłoni. Jestem prezesem od roku czasu, wcześniej prezesurę sprawowała pani Ewa Zdrowowicz-Kulik. Zajmujemy się pomocą osobom w trudnych sytuacjach życiowych, głównie osobom z niepełnosprawnościami, które mieszkają na terenie województwa lubuskiego oraz zachodniopomorskiego. Podopiecznymi naszymi są osoby, które mają ciężkie niepełnosprawności, czyli są to stopnie znaczne, tak? Osoby, które są sparaliżowane po wypadkach komunikacyjnych, które mają niepełnosprawności też od urodzenia, są osobami nie poruszającymi się samodzielnie, tak? Oprócz tego jest kilka też przypadków takich troszeczkę lżejszych, czyli autyści, tak? I osoby z zespołem Downa, natomiast przeważają osoby z ciężkimi niepełnosprawnościami. Głównie koncentrujemy się na pomocy w kwestii finansowania rehabilitacji tych osób, bo to jest taka pomoc, która jest im najbardziej niezbędna, oraz udzielamy opiekunom bądź rodzicom pomocy w kwestiach informacyjnych, tak, żeby wiedziały te osoby, gdzie mają się zwrócić, do jakich instytucji, skąd uzyskać pomoc, ponieważ ta pomoc tak naprawdę też jest, tak, jest w dosyć znacznym zakresie, ale problem jest z dostępem do informacji o udzielanej pomocy. Jesteśmy fundacją, która ma uprawnienia do gromadzenia środków z 1%, tak, czyli to jest organizacja pożytku publicznego, tak, OPP tak zwana. Można wpłacać, tak, pieniążki na nasz numer konta, bądź też właśnie wypłacać 1%, tak, wpłacać 1% na nasz numer KRS 00 00 12 12 83, i w ten sposób te pieniążki my możemy przeznaczyć właśnie na finansowanie rehabilitacji dla naszych podopiecznych.